Dzień dobry, bądź dobry wieczór, bo nie wiem, kiedy Państwo będą odsłuchiwać to nagranie. Ja się nazywam Bartosz Kuźni, na co dzień nauczyciel informatyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gdańsku, twórca bloga edukacyjnego Digitalni i Kreatywni oraz grupy Digitalni i Kreatywni Nauczyciele z Pasją oraz kanału na YouTube Digitalni i Kreatywni Mądry Rozwój, gdzie nagranie z dzisiejszej Szybkiej Piątki także Państwo znajdziecie. Zapraszam Państwa serdecznie, zanim zaczniemy dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie z moim gościem dzisiejszym, Aleksandrą Przełęka-Mińską, która pokaże Państwu, jak w kreatywny i pomysłowy sposób z użyciem narzędzi TIK-owych prowadzić zajęcia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. To spotkanie dzisiaj, 15 kwietnia o godzinie 18 w grupie Digitalni i Kreatywni Nauczyciele z Pasją. Zapraszamy Państwa serdecznie, ponieważ dawno się nie widzieliśmy, to drodzy Państwo, dzisiaj będą dwie szybkie piątki. Opowiem Państwu, jak szybko i kreatywnie przygotować fiszki do zajęć. Dzisiaj będzie właśnie o fiszkach i pokażę Państwu dwa programy, w których takie fiszki w szybki sposób będą mogli Państwo przygotować. Mam nadzieję, że jesteście Państwo gotowi, bo ja tak. Zaczynamy. Wszystkie materiały, które w szybkich piątkach będą się pojawiać, będą zgromadzone na Wakelecie. Ten Wakelet Państwo otrzymają, będzie dostępny w grupie Digitalni i Kreatywni Nauczyciele z Pasją, do której serdecznie Państwa zapraszam. I pierwszy program do przygotowywania fiszek to jest program Strona Kram. I tutaj, żebyśmy mogli zapisywać fiszki, to po pierwsze musicie Państwo się zalogować. Ja się wyloguję, żeby Państwu pokazać, jak możemy sobie stworzyć konto. Wystarczy wybrać, drodzy Państwo, ten przycisk Sync In. I mamy kilka opcji. Możemy się zalogować przez konto tutaj facebookowe, przez Twittera, jeżeli Państwo posiadacie, albo przez konto Google. Najłatwiej. Ja to zrobię przez konto Google, nie będę przez Facebooka. I proszę zobaczyć, jestem zalogowany. Wszystkie moje fiszki zapisują się na moim koncie. Jeżeli mają Państwo jakąś barierę językową, czy na początek chcemy poznawać program, to drodzy Państwo, możemy sobie taką stronę przetłumaczyć w przeglądarce Chrome, używając translatora. To dla tych osób, które, nie wiem, boją się trochę języka angielskiego, taka podpowiedź. I żeby stworzyć fiszki, wybieramy tutaj Create Flashcards. Wpisujemy sobie tytuł, ja wpiszę dla edukacji wczesnoszkolnej, tabliczka mnożenia. Dodatkowo mogę sobie stworzyć opis, czyli description, opcjonalnie jakiś dodatkowy tytuł. W domyśle zrobię sobie public. To, co jest też fajne, że jeżeli na przykład Państwo przygotują sobie w Wordzie i czy też przez narzędzia dokumenty Google, takie fiszki, to można je tutaj zaimportować i na tych fiszkach sobie pracować. I tak, w domyśle macie Państwo trzy okna fiszek. Oczywiście można sobie tym przyciskiem Add New Card dodawać więcej. I w tym programie fiszki można łączyć zarówno tekstowo, jak i obrazowo. Zaraz Państwu pokażę. Proszę zobaczyć, kiedy kliknę sobie w białe okno, wyświetla mi się taki panel, gdzie mogę sobie tekst pogrubić, zwiększyć, tutaj możecie tak zwiększyć czcionkę, mogę sobie tutaj dodać jeszcze obraz, ja tych obrazów nie będę dodawać, ja zaraz Państwu pokażę, jak je dodać, ale nie będę dodawać. Tabliczka mnożenia, tak? Czasami takie dziwne znaki mogą wyskakiwać, powiększę sobie tutaj rozmiar, żeby był czytelniejszy. Te znaki wyskakują po przetłumaczeniu, dlatego jak już poznacie Państwo
tę stronę, to warto już nie tłumaczyć jej. I teraz, jeżeli byście chcieli Państwo zamiast liczby, czy też słowa, czy jakiegoś dokończenia zdania, chcieli dołożyć zdjęcie, to wybieramy sobie przycisk Insert Image, Upload Image, czyli załaduj sobie z komputera i wtedy szukacie sobie Państwo ze swoich zasobów na komputerze odpowiednich zdjęć do fiszek. Szybko sobie tutaj potworzę. Proszę zobaczyć, tak, powiększę sobie napisy. Oczywiście muszę zaznaczyć. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli któregoś slajdu, czy też którejś fiszki nie potrzebuję, mogę sobie usunąć koszem, który znajdę po boku. I będą, domyślę, musimy trzy utworzyć. Tak, ze znakiem zapytania. I tak jak powiedziałem Państwu, tutaj Add New Card powoduje, że dodajemy sobie nowe karty. Mamy też właśnie możliwość załadowania swojego obrazu. Jeżeli lubią Państwo porządek w swoich folderach, to możemy sobie w Kramie też stworzyć swój folder. A jeżeli już skończyliśmy, nie chcemy tworzyć folderu, to robimy Create Set. I macie Państwo tutaj fiszki. Jak te fiszki możemy udostępnić naszym uczniom? To, co jest fajne, macie Państwo tutaj też czytnik imersyjny, czyli zwłaszcza przydatny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wchodząc w ołówek, mogą Państwo za każdym razem sobie te fiszki tutaj edytować. Mamy przycisk Share i tutaj możecie Państwo wysłać sobie na adres mailowy. Te fiszki w pracy stacjonarnej mogą Państwo sobie wydrukować, porozcinać i porozdawać uczniom. Możemy też klonować, czyli jeżeli chcemy coś zmienić, zmodyfikować, to też jest możliwość klonowania. I mamy, i zarówno my, jak i uczniowie widzimy takie trzy moduły. Memorize to jest, drodzy Państwo, tutaj zapamiętywanie sobie tych fiszek, tak na zasadzie właśnie odkrywania. Później mamy test i tutaj, jak sobie Państwo przetłumaczą, to możemy sobie na przykład zrobić matching, czyli połącz z właściwą odpowiedzią, tak? Możemy, jeżeli Państwo wybiorą sobie Whiten, to jest tutaj możliwość wpisywania odpowiedzi do danej fiszki. Multipack choice to są, drodzy Państwo, pytania typu ABCD. I true, false mamy możliwość ułożenia sobie quizu, prawda, fałsz. Games to są gotowe gry, które są na tym portalu. Bardzo fajne narzędzie, zachęcam Państwa do jego używania i przygotowywania za jego pomocą fiszek. Kolejny program, który umożliwi Państwu, czy też strona, która umożliwi Państwu tworzenie fiszek do zajęć, ale też map myśli, czy też quizów, czy też notatek takich, to jest strona GoKong. I tutaj, żebyśmy zapisywali nasze dzieła, nasze pomoce, też wymagane jest zalogowanie się poprzez używanie przycisku Sign Up Free. Ja tylko sobie spojrzę, nie wszystko działa. Nie zacina się. Jeszcze raz Sign Up Free. I teraz mamy albo przez dowolny mail, przez konto Facebook, albo przez konto Google. Tylko najpierw trzeba zaakceptować zgodę.
I proszę zobaczyć, tutaj też możemy łączyć zarówno tekst i obraz. I kiedy wybiorą Państwo przycisk Create, mamy możliwość tworzenia slajdów, flashcards, czyli fiszki, które są tematem dzisiejszych piątek, mind map, mapy myśli, quizy i takiego notesy. Ja pokażę Państwu fiszki, ponieważ wszystkie pozostałe tworzy się w ten sam sposób. I teraz, drodzy Państwo, załóżmy sobie, że nadam sobie po pierwsze tytuł u góry, daty historyczne. Mogę sobie dodać opis, ale nie muszę i zapisuję przyciskiem Save. I proszę zobaczyć, mamy tutaj tą fiszkę. Mogą Państwo sobie zmieniać tekstury, mogą Państwo zmieniać sobie kolory, dostosowywać. Tutaj sobie wpiszę bitwa pod Grunwaldem. Tutaj mogą sobie Państwo jeszcze czcionkę zmieniać. Widzą Państwo, mamy na różne tutaj. Tak, tylko że to jest ta strona back, tak? To jest do strony, a do fonta jest tutaj. Także jest kilka rodzajów czcionek, które mogą Państwo używać. Ten przycisk Upload Image służy do załadowania sobie zdjęć, czyli to, co powiedziałem, że tekst możemy sobie łączyć z obrazem. Tutaj mamy przyciski, które pozwalają nam zmienić kolorystykę. Jeżeli chcemy usunąć, bo się pomyliliśmy, to możemy sobie usuwać, tak jak w zwykłym edytorze tekstu w Wordzie chociażby, znajdą Państwo tutaj cofnięcie pewnych operacji. Takie narzędzie też tutaj jest. Możecie Państwo sobie zaimportować wcześniej przygotowane fiszki. Jest tutaj import, które zostały w Concord przygotowane. Możemy sobie zaimportować. Natomiast ten przycisk Insert Flashcard służy do dodawania kolejnych fiszek. Czyli tutaj sobie czasami będzie wyskakiwać Państwu to ograniczenie, ponieważ ja już mam zbyt dużo tutaj potworzone. Niestety nie jest to całkowicie darmowy program. Jeszcze raz sobie piszę 966 i chrzest Polski. Dodam jeszcze jedną fiszkę. Tutaj sobie dodam 1410. Bitwa pod Grunwaldem. I w tytule sobie wpiszę daty historyczne. Momencik. Zrobić za szybko. Daty historyczne. OK. I drodzy Państwo, jak takie fiszki udostępnić? Mamy żółty folder, gdzie macie Państwo przycisk social, wybieramy post i to, co jest fajne, jak Państwo korzystacie z Geniali, takie fiszki możemy sobie osadzić w Geniali, a uczniom, jeżeli nie korzystamy w Geniali, na przykład na Teamsach czy Classroomie, udostępnić link i będą mogli korzystać z tych fiszek, drodzy Państwo. Jest też, proszę zobaczyć, mamy też możliwość załadowania sobie multimediów, czyli ten przycisk tych słuchawek służy do załadowania multimediów, ponieważ mogę sobie na przykład w prostym programie Vocaru czy przez dyktafon na telefonie nagrać jakieś nagranie dźwiękowe, czyli nie tylko mogę dodawać sobie do fiszek zdjęcia, ale też wszelkiego rodzaju nagranie. No dobrze, drodzy Państwo, dwa podwójne spotkania, szybka piątka, mijają bardzo szybko. Widzimy się i słyszymy za tydzień kolejna porcja inspiracji dla Państwa. Przypominam o dzisiejszym spotkaniu z Olą
I dziękuję Państwu, że jesteście, że wspieracie wszystkie moje działania. Życzę Państwu przede wszystkim w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie dużo zdrówka, cierpliwości, ale też uśmiechu. Do zobaczenia.